Aleksander Majewski magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Kłaniamy się w trzeciej, już finałowej odsłonie naszego programu, a dzisiaj stawiamy odważne pytanie. Kto zabił Piotra Jaroszewicza? Odpowiedzi szukają razem z Państwem Mariusz Sokołowski, doktor Mariusz Sokołowski, Uniwersytet Warszawski i Dariusz Janas, pierwszy policjant dochodzeniowy, który był na miejscu zdarzenia tamtego feralnego dnia 1992 roku w warszawskim ani nie. Panowie, to jak to jest z tym zabójstwem Piotra Jaroszewicza? Mamy tego dariusza S, o którym już rozmawialiśmy w poprzednich dwóch odsłonach. O co chodzi, dlaczego ten człowiek się przyznał? Może tak jak rozmawialiśmy tu już w kuluarach, zdradzimy tajemnicę, ja powinniśmy jestem, poczekać na jakąś konfrontację z dariuszem Janasem tutaj. Ja powiem szczerze, że tak, wiele odpowiedzi udzielam. Jestem konsultantem w niektórych sprawach. Tu zostałem przez Państwa zaproszony jako ekspert, ale w dziedzinie, dlaczego pan dariusz S się przyznał. Nie mam naprawdę o niczym tego pojęcia i ciężko mi się powiada, ja myślę, że nawet pan doktor tego nie wymyśli, dlatego, że zajmując się sprawami kryminalnymi, kryminalistyką w ogóle, podejściem przestępców przestępca zawsze inaczej popełnia przestępstwo ktoś z jakiejś chęci zysku, wzbogacenia się, załatwienia czegoś. Dla jakich korzyści. Dla jakich korzyści to jest ogólnie. W związku z tym musi mieć z tego korzyść. Jeżeli załóżmy, przestępca ma korzyść z tego, że coś ukradnie, ma z tego korzyść, że coś załatwi, to co chce załatwić, przyznając się do zabójstwa? I tu mam właśnie to pytanie, bo przestępca na pewno tego chce. Czy takie pytanie będzie pan stawiał studentom? Panie doktorze? Ja sobie też stawiam to pytanie, jeżeli chodzi o, ten, o, o tę sprawę z studentami, też można na ten temat dyskutować, no bo mamy do czynienia z człowiekiem, który siedzi w więzieniu. Ma na swoim koncie sporo. Przestępstw. I teraz trudno mi sobie wyobrazić, że człowiek, który ma tak no, duże notowanie. Karne, jeszcze dodatkowo pomyśli sobie, to oprócz tego, że będę odpowiadał za te ileś przestępstw, to dorzucę sobie jeszcze te inne, żeby co, rozliczyć się z, z, tym, z tym światem, żeby powiedzieć, dobrze, chcę odpokutować to od początku do końca. Nikt go o to nie pyta, nigdzie się nie pojawia, nikt go nigdy przy tej sprawie nie, nie widział i nagle on zaczyna po tych 26 latach o tym mówić. To jest dla mnie bardzo, bardzo zastanawiające. No i pytanie jest właśnie to, które padło wcześniej. Jaką korzyść z tego ten człowiek odniesie? No, może rzeczywiście okazać się, tego nie wykluczymy, że rzeczywiście był tam na miejscu i rzeczywiście brał udział w tym przestępstwie. Natomiast ja bym to jeszcze bardzo dokładnie zweryfikował i myślę, że ta grupa specjalna, która jest w tej chwili policyjna grupa, która zajmuje się przeanalizowaniem tej sprawy pod kątem, udziału tego człowieka w tej sprawie, nad tym się głowi i weryfikuje informacje przekazywane przez, przez niego. On musi być bardzo dokładnie rozpytany. Musi być to zweryfikowane z tym, co policjanci zostali na miejscu, z dokumentami, które są zabezpieczone. I tak jak tu mówiliśmy w przerwie, no dobrze byłoby zweryfikować taką wypowiedź tak, tak, jakiego człowieka z osobą, która była na miejscu. Takie podjęli prokuratorzy prowadzący w tej sprawie. Ja miałem przyjemność z nimi rozmawiać, byłem zresztą przesłuchiwany w tej sprawie już. Powiem szczerze, na mnie o tyle dobre wrażenie, że pierwszy raz, patrząc na te grupy analizujące sprawę, byli to prokuratorzy, którzy naprawdę przeczytali akta. Powiem szczerze, mało jest ludzi, którzy znają wszystkie szczegóły. A nie powinien być to standard, że prokurator zna. Powinien, jaka? ale proszę pana, nie oszukujmy się. Jeżeli patrzę nawet na prokuraturę, czy na sąd, bo prokurator prowadzący to akurat zna sprawę, ale na sąd. Jeżeli przed sądem leży 40 tomów po 200 stron, to znają zarys sprawy, ale nie wiedzą, na której stronie jest to napisane. Nie wiedzą, w którym przesłuchaniu jest to dopowiedziane. To jest po prostu niemożliwe. Ludzki umysł być może aby to wprowadzać w komputer, komputer to przeanalizował. Normalnie jest to niemożliwe. Proszę mi wierzyć, że ja sprawę Jaroszewiczu znałem na tyle dobrze, że gdy w nocy mi się fragment jakiś przyśnił, to ja potrafiłem rano wstać, pójść, obejrzeć dokumenty i ten fragment... Do tego znalazłem. stopnia, sprawa Panu się pamiętajmy, że ja tą sprawą żyłem prawie 3 lata. Trzy lata przy jednej sprawie to jest naprawdę smak, szmat czasu. Dlatego ja też nie wykluczam, to właśnie dlatego potem się robi analizy, bo ludzie, którzy w jakiejś dziedzinie są nawet bardzo dobrzy, to potrafią się zapędzić. Po prostu w pełni tracą swój sposób widzenia. Czasami potrzeba nową twarz, która przeczyta i powie, a ja widzę to trochę inaczej. I po to są te analizy, ale jednocześnie te analizy moim zdaniem doprowadziły do nieszczęścia. Otóż... Nie był to według mnie sabotaż, nie było to działanie służb specjalnych, tylko zwykła ludzka nieudolność, nieumiejętność działania, w beztroska, dlatego że w czasie tych kilkuletnich analiz połowa materiałów zginęła. Później je materiał, palce tylko to To dobre jest potem pod kątem ferowania tego typu teorii, teorii takich spiskowych, że no gdyby to była normalna to, sprawa, to dla człowieka i, zwykłego i, jest niewyobrażalne. Skąd że, że tyle, te dowody tyle się się O koszuli, słyszymy o żadnych papilarnych. Kaszuli, o liniach, liniach papilarnych i dobrze. I nawet może wiedzieć, że służby socjalne schowały te materiały. Ale jeżeli po 20 latach czy 20 paru nawet. Pan Sekielski idzie do garażu razem z panem Młodym Jaroszewiczem i znajdują to w paczce, i te dokumenty, dowody, ślady linii papiernych, podstawowy dowód leży w niego w garażu. Służby specjalne w garażu tego nie schowały. To jest tylko niedbalstwo, niechlujstwo ludzi, którzy się tym zajmowali. Tylko przerażające jest, że jednak na, na przestrzeni tych wielu, wielu lat jednak do tego niedbalstwa gdzieś tam doszło, skoro te materiały rzeczywiście zginęły, i potem każda kolejna osoba, która nawet zajmowała się tą sprawą, natrafiała na pewne luki, które dla niej były nie do nadrobienia. I znowu być może wpadała w pewien dołek, który no nie pozwalał wyjść z wnioskami, które byłyby dobre do, do, dla rozwikłania tej, tej sprawy. No cóż, dzisiaj ci, którzy pracują tą sprawą, muszą zastanowić się bardzo do, dobitnie, to co wcześniej wspomniałem, czy ten, który przyznał się do tego przestępstwa, rzeczywiście to przestępstwo popełnił? Z jednej strony mogliśmy, moglibyśmy sobie powiedzieć, no co tu szukać? Przyznał się, jest sprawca, sprawa odhaczona, załatwiona, idziemy do przodu. A to może być wcale nie takie proste. Może nie być wcale takie proste. A co z tymi dowodami, o których rozmawialiśmy, może teraz właśnie poprosimy o materiał filmowy. Na tych zakrwawionych rzeczach, przecież tam są dwie koszule, ojcu zmieniano w trakcie tych tortur, zmieniano ubrania. Z jednej koszuli, już zakrwawionej kompletnie, dano mu drugą, która też się zakrwawiła kompletnie. E, ten, 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 ten yy, bandaż. bandaż na głowie. No wie pan, no może ktoś ten bandaż wreszcie rozwinie. Może jakiś włos się znajdzie, wie pan, może, może, może gdzieś w tej krwi rozlany po tej materiale, na wśród tej krwi będzie krew na przykład yy, sprawcy. No to dobrze mówimy. Wracamy do studia. Andrzej Jaroszewicz, syn Piotra Jaroszewicza, cały czas wydaje się, że chce coś powiedzieć, ale nie chce tego wyrazić do końca wprost. W jednym z wywiadów mówił nawet o pewnych śladach kobiecej... Ręki, może nie w śladach sensu stricte ale pewnym pewnej dbałości o pewne szczegóły, pewnej opiekuńczej dłoń, którą można było tam dostrzec. Pytanie do Dariusza Janasa. Czy rzeczywiście wszystko wiemy o tej sprawie, przynajmniej w tym miejscu, w którym się teraz znajdujemy? Niestety o tej sprawie to wiedzieli tylko ci, którzy zginęli, i wiedzieli sprawcy. Jeżeli w tej chwili mamy kontaktu, możemy tylko oceniać to z zewnątrz. Mogę stwierdzić, że faktycznie pan. Premier został zaatakowany na dole, gdzie najprawdopodobniej został uderzony w twarz, dlatego było dużo krwi i potem został przebrany w koszulę. Ale wszystko wskazuje na to, że wtedy jeszcze jego żona mogła żyć. Także być może poprosili żonę o to, żeby go właśnie przebrała, żeby założyła mu bandaż, bo bandaż był ułożony. No tak jak mówimy ręką kobiecą, to to nie był taki prostacki jaki splot na głowie, tylko ładnie zawiązany. Także myślę, że wtedy mogła jeszcze żyć, bo my nie wiem, kiedy została związana i, i kiedy zabita. naprawdę zabita. Przyszę, przypuszczam, że w momencie, jak trwało torturowanie pana Jaroszewicza, ktoś pilnował jej, i do tej pory ja sam, patrząc na, na broń, uważam, że ten strzał mógł być również strzałem przypadkowym. Dlatego że spust w, w karabinie, który był używany, był bardzo lekki. To był spust typowo, można powiedzieć, sportowy, no, myśliwski. W związku z tym włożenie nawet palca na, na kabłąk mógł spowodować strzał i, i nie wykluczam, że mógł być to przypadkowy strzał osoby pilnującej. Niemniej na pewno zaraz po tym strzale wszyscy, myślę, może nie w panice, ale dosyć szybko puścili budynek nasz wskazany sprawca jeden ze sprawców z informacji uciekł spod tego budynku gdy usłyszał strzał, strzał, strzał. Także także to nam się wszystko zazębiało Natomiast jeśli chodzi o pana on słusznie mówi, chociażby ślady właśnie krwi, ślady fizykochemiczne w dzisiejszych czasach byłoby to do rozwiązania. W tamtych czasach niestety taka analiza nie była możliwa. Bo po prostu była inna technika. Jeśli zaś, zaś chodzi no o same takie podejście, właśnie do tych śladów, to jak wspominam, najgorzej jest to, że wszystkie zaniedbania wpływają później na, na ocenę całej pracy. I tak, na przykład, naszą pracę oceniono tę wstępną śledczych jako złą, bo jakieś ślady tam były niekompletne, a tak naprawdę te ślady zginęły parę lat po tym, jakby tą sprawę zakończyli. Wina pańskich przełożonych? Nie, to jest wina niedbalstwo ludzi. Ja powiem tak, do tej pory spotykam się ze sprawami, które mogły być zarobione wcześniej, lepiej, gdyby każdy wykonał tylko swoją czynność tak, jak powinien. Niedbalstwo w tej chwili można zasłonić właśnie służbami specjalnymi, działaniem, nie wiem, jakichś super sprawców. A to jest tylko zwykłe, mówię, niedbalstwo, niechlujstwo i tego mi wstyd i za siebie, za swoje czasy i za te, które teraz nadeszły. A z, z takich istotnych rzeczy powiem to jedno, co muszę pochwalić tych właśnie prokuratorów obecnie prowadzących. Oni bardzo skrupulatnie podeszli, bardzo skrupulatnie to wszystko badają. Tylko teraz na ile oni mają możliwość uzgodnienia, załóżmy tych wszystkich spraw na tyle, żeby porównać to, co on zeznaje, ten domniemany sprawca, z tym, co oni zgromadzili i przeczytali. Bo te zeznania moim zdaniem są niespójne, a im jakoś... Pasowały do tej pory także nawet miał pójść alkoskarżenia. Z tego, co wiem, akoskarżenia jest w tej chwili wstrzymany. W stosunku do pana materiały został wyłączone. Więc i prokuratura chce tę sprawę zrobić dobrze i zamknąć dobrze. Więc tu mogą być właśnie mówię różne rozbieżności, ale uważam, że. że na samym zeznaniu tak jak tu Mariusz powiedział na samym przyznaniu się do winy nie można opierać ani o to ani czego innego materiałów które są zgromadzone nie znam i ciągle mi oceniać Panie doktorze a czy rozgłos medialny bardziej pomaga czy szkodzi w takich sprawach jak ta sprawach szczególnych No to bardzo to jest bardzo różnie czasami pomaga bo czasami będzie to rozgłos który który jest nakierunkowany na zachowanie potencjalnego sprawcy, tak, a nie inne. Nawet znam takie sprawy, gdzie specjalnie fabrykowało się pewne informacje po to, żeby ten rozgłos był większy, żeby odpowiednie informacje dotarły do sprawcy, który popełnił błąd. Skutkujący tym, że Policjanci uzyskają pewność, że to ten człowiek był sprawcą danego, danego przestępstwa. A czasami przeszkadza przeszkadza pod tym względem, że szczególne zainteresowanie to jest także wypływanie materiałów sprowadzonego postępowania, materiałów, które są istotne dla sprawy, które są istotnym materiałem dowodowym i potem one nie mogą być tak wykorzystane, jak, jak mogłyby być wykorzystane. Chociażby tak jak w tej sprawie, to co już też wcześniej zostało powiedziane. Dzisiaj chcąc zweryfikować prawdomówność człowieka, który przyznał się do Zbytniego przestępstwa związanego z zabójstwem państwa Jaroszewiczów, trudno będzie, że trudno będzie to w sposób taki obiektywny zweryfikować, bo tak dużo informacji jest w przestrzeni publicznej, tak dużo informacji znajdziemy w internecie, zdjęć, filmów, opisów, że ten człowiek mógł stamtąd mieć bardzo dużą, bardzo dużą wiedzę. I teraz chodzi o to, żeby wybrać takie informacje, takie niuanse, które tam się nie, pojawi, nie, nie pojawiały, a które potrafią wskazać na to, czy człowiek mówi prawdę, czy też tej prawdy te, czy tej prawdy nie mówi. Więc no to zależy dzisiaj od śledczych. Natomiast to, co jest przy takich sprawach na pewno utrudniające, to to, że im więcej czasu upływa od momentu popełnienia przestępstwa i więcej informacji wydobywa się na zewnątrz, tym wskazanie potem kogoś... Konkretnej osoby jest o wiele trudniejsze, bo jeśli te informacje wychodzą na zewnątrz także za pośrednictwem mediów, to jest ta czas na przygotowanie się potencjalnego sprawcy do obrony. Przed tym, co mu, się, co mu się zarzuca, on mnóstwo wersji różnych może może podawać, a tu chodzi przecież o to, żeby to nie był znowu proces poszlakowy, tylko żeby to był proces oparty o konkretne dowody. Panowie moglibyśmy rozmawiać ten temat jeszcze długo i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się w tym studiu i ten temat będziemy kontynuować, bo okazało się, że godzina to za mało i musimy ja, ja niestety powiem, kończyć. Ostatnie zdanie, jest naprawdę zdanie w drodze tak, wyjątku. Analizując ten materiał, który my przedstawiliśmy do sądu, powiem szczerze, w dzisiejszych czasach. Tak, zweryfikowany materiał, który został przekazany do sądu w latach 90., w dzisiejszych czasach być może poszlakowy proces zakończyłby się skazaniem spraw. Być może tak bo by było, niestety musimy kończyć. Dziękuję moim gościom Dariusz Janas i Mariusz Sokołowski. A my, drodzy widzowie, widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska, kto wygra głosy Polaków 13 października po 21. sprawdzamy. To będą najważniejsze wybory po 1989 roku. 13 października, bądźcie wtedy z nami. Telewizja w Polsce.pl, startujemy już o 21. serdecznie zapraszam. Zapraszam na wyjątkowy wieczór wyborczy z telewizją w Polsce.pl. Najlepsi goście, najciekawsze komentarze. Bądźcie Państwo z nami 13 października po 21. To absolutnie kluczowy wieczór, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. Ten wieczór naprawdę może zmienić Polskę i polską politykę na najbliższe 4 lata. Muszą Państwo być razem z nami. Telewizja w Polsce.pl. Zapraszamy na wieczór wyborczy. Do zobaczenia.